Cześć, tu Network Poradniki, a w tym odcinku dowiecie się, w jaki sposób włączyć wygaszacz ekranu w telefonie. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc, aby włączyć wygaszacz ekranu w telefonie, wchodzimy w ustawienia telefonu, klikając ikonę koła zębatego. Następnie szukamy sobie zakładki o nazwie Wyświetlacz, następnie szukamy sobie kolejnej zakładki o nazwie Więcej ustawień wyświetlania, no i tutaj szukamy zakładki Wygaszacz ekranu i klikamy. Następnie musimy kliknąć ten szary suwak po prawej stronie. W ten sposób włączyliśmy wygaszacz ekranu. Teraz musimy jeszcze go skonfigurować. Tutaj mamy dwie zakładki poniżej: źródło zdjęcia. Jeżeli klikniecie sobie w tą zakładkę, ona was przeniesie do galerii telefonu. Tam po prostu trzeba wybrać zdjęcie, które będzie się pojawiało na wygaszaczu ekranu. No i druga zakładka czas odtwarzania. Tutaj po prostu wybieracie czas, na jak długo będzie ten wygaszacz włączony, tak? Także w ten sposób konfigurujecie i włączacie wygaszacz ekranu w telefonie. A ja jeszcze wspomnę, że jest możliwość wsparcia rozwoju kanału na Patronite. Link znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz, udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka. Cześć!